zależy mi na poinformowaniu Państwa o tym, dlatego że swego czasu bardzo głośno było na temat rzekomych wyroków, czy wyroków, które będą zapadać w stosunku do mnie jako do redaktor naczelnej, czy też do Czasu na Opole, na temat rzekomych kłamstw, które publikujemy. Otóż chciałam Państwa poinformować, że zapadł kolejny wyrok, tym razem wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który podtrzymał decyzję Sądu Pierwszej Instancji, czyli Sądu Okręgowego w Opolu. A mówią one o tym, że nie ma podstaw do sprostowania. O sprostowanie ubiegał się były przewodniczący Rady Nadzorczej WIG. Treści dotyczyły szeroko rozumianej afery Jakiego. I tak jak Państwu powiedziałam, drugi wyrok, kolejna instancja, sąd podtrzymuje pierwszy wyrok i uważa, że nie ma podstaw do sprostowania, o jakie wnioskował pan mecenas Piotr Łebek. Ostatnio również w mediach, zwłaszcza w mediach publicznych, pojawiają się informacje, że w stosunku do Czasu na Opole, do redaktor naczelnej zapadły wyroki niekorzystne, tak, że myśmy musieli usuwać pewne artykuły. Chciałabym podkreślić i zależy mi na tym, żeby Państwo o tym pamiętali, że jedyne wyroki, jakie zapadły, to są te wyroki, o których Państwa poinformowałam. Wyroki oddalające wnioski o sprostowanie, czy też podtrzymujące nasze stanowisko, że nie ma podstaw do sprostowania. Sytuacja, o której mówiliśmy, która dotyczy maja ubiegłego roku, to jest sprawa związana z tym, że sąd przychylił się do wniosku pana prezesa Ireneusza Jakiego, wniosku o zabezpieczenie dóbr. Natomiast sprawa nie była badana, wyrok w tej sprawie nie zapadł. To było tylko postanowienie o zabezpieczeniu dóbr. Natomiast jeśli chodzi o ten proces tak naprawdę jest w zawieszeniu. Nie odbyła się ani jedna rozprawa, przynajmniej ja nic nie wiem na temat rozprawy, która miałaby się odbyć w tej sprawie. Natomiast rzeczywiście te dobra na wniosek pana Jakiego zostały zabezpieczone. Sąd tutaj przychylił się do wniosku pana prezesa. Natomiast jeśli mówimy o wyrokach, zapadły dwa. Jeden w Opolu, drugi we Wrocławiu. Wyroki oddalające wnioski, czy też wniosek o sprostowanie pana mecenasa Łebka.